zawsze w kategorii firm dużych. Firma, której pracownicy są tutaj, jak widzę, licznie zgromadzeni. W zeszłym roku też mi się wydaje, byli wysoko. Tak, firma JPSN Poland. Zapraszamy panią Martę Gołyszne i pana Piotra Wróbla. 54 km na pracownika. Firma, która już po raz kolejny bierze udział w kampanii. Ale wszyscy mają oryginalne stroje. Rozumiem, tak, zapraszamy, że to jest wszystkich do zdjęcia. Obowiązkowy służbowy strój do pracy. Tak jest. Tak stoimy w pracy, siedzimy na co dzień, przy komputerach. Rozumiem. Do pracy. Do pracy, zapraszamy. Pracy. Ale mam wrażenie, że tutaj nielegalne zatrudnienie też państwo ma. Może staż wakacyjny. I tutaj jeszcze. Proszę państwa, i największe firmy w Gdańsku, pracodawcy zatrudniający powyżej 1000 osób. Tutaj na trzecim miejscu grupa kapitałowa Lotos. Jej pracownicy pokonali dystans 49 tysięcy kilometrów, 15 kilometrów na pracownika. Zapraszamy pana Bogusława Posmyka. Amen. Czy jest z nami przedstawiciel firmy Lotos? No pan już był na scenie tutaj, to może pana zaprosimy. Proszę bardzo, w imieniu pracodawcy. No bo na pierwsze miejsce to. Jeden z liderów w kategorii mężczyzn w Gdańsku. Pan Reclak. Gratulujemy. Brawo! Proszę państwa, na podium jest także kolejny największy pracodawca. Instytucja, która realizuje kampanię, Urząd Miejski w Gdańsku. Pracownicy Urzędu Miejskiego wykręcili ponad 29 tysięcy kilometrów. Daje to 29 kilometrów na pracownika. W imieniu Urzędu Miejskiego pan Remigiusz Kitliński, pełnomocnik. Zapraszam pana koordynatora Gdańska w komunikacji rowerowej. Ale powiem państwu, że strasznie poganiał. Jak zbyt wolno jechałem w ostatni dzień, mówi, grzej tam, do końca musisz jechać. Ale jechaliśmy do 23, 59. Brawo. Gratulacje dla nas. I proszę państwa, wielki zwycięzca w kategorii firm największych, firma, w której pracownicy dostali dodatkowe dni wolne na kręcenie kilometrów dla Gdańska. Firma LPPSA, ponad 55 tysięcy kilometrów. Zapraszamy panią Annę Pępiak i pana Marka Pełszyńskiego. Wszystkie chwyty dozwolone. Gratulujemy. Proszę, jak to było? Jak przekonaliście pracodawcę, żeby wam te wolne dni dał? Sam zaproponował. Sam zaproponował. Taki światły pracodawca. Brawo za gratulacje. Pracodawcy. Gratuluję. Jeszcze raz. Proszę państwa, na scenie mamy przedstawicieli wszystkich nagrodzonych pracodawców. To pamiątkowe zdjęcie. Także ostatnia okazja, żeby zrobić zdjęcie w tym składzie. W tym roku. Do góry. Weź tego drugiego wyrzut. Chodź do przodu. Uwaga. Patrz tam na rękę. Jeszcze raz brawa dla państwa. Dziękujemy bardzo za udział. Tak, to jest na uczelnię. To jest na uczelnię. Można już. Dziękujemy bardzo państwu. Powoli możemy schodzić. Drodzy państwo, chciałbym tylko przypomnieć o sponsorach tej przepięknej akcji. To oczywiście szprychy.com, Giant Wrzeszcz, Buda Sport. Drodzy państwo, to są naprawdę ważne osoby, które wspierają taką inicjatywę w Gdańsku.
to są, warto ich także docenić i zauważyć. Proszę Państwa, kilometry można było także kręcić, dołączając do grupy reprezentującej uczelnię. Mam nadzieję, że są z nami przedstawiciele uczelni wyższych Trójmiasta, które zostały nagrodzone. Akurat miejsce trzecie zajął Gdański Uniwersytet Medyczny. Mam informację, że przedstawiciela GUMED-u z nami nie będzie, ale ujawnię, że studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wykręcili blisko 10 tysięcy kilometrów dla Gdańska. Brawo, brawo, 10 tysięcy kilometrów dla Gdańska. Wykręcić to jest naprawdę coś. Uniwersytet Gdański zajął miejsce drugie. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego wykręcili 26 234 kilometry. Czy jest z nami pan prorektor do spraw studenckich, profesor Pączyński, jak również pan Michał Biełuszko i Tomasz Pupacz. Pupacz, zapraszamy serdecznie. Gratulujemy uniwersytetowi. Dodatkowo uniwersytet chciałby nagrodzić członków swojej drużyny. Gratulacje. Dzień dobry Państwu. Cieszymy się, że jesteśmy w Gdańsku, że jesteśmy na podium. No i nasza drużyna wykręciła sporo. Studenci wykręcają różne rzeczy, tym razem bardzo pozytywne. Wykręcili także sporo kilometrów, ale zwycięzcą okazał się jednak pracownik uniwersytetu, nie student. Pierwsze miejsce zajął pan Mirosław Grabowicz, który wykręcił 2523 kilometry i otrzymuje nagrodę specjalną fundowaną przez rektora. Oto nagroda. Proszę pokazać nagrodę. O! Brawo! I zapraszamy pana Mirosława o odebranie tej nagrody. Gratulujemy serdecznie. Jest dyplom, jest nagroda. I są różne dodatków, sposoby motywacji. Tak, no. I kilka dodatków do rowerów. A dni wolne od pracy były? Czy... Nie. A nie, tego nie, nie było, za to nie, był rower. Tak. Kolejne miejsce. Niektórzy studenci mają widocznie pod górkę do szkoły. Pani Joanna Piechowiak. Gratulujemy. Dobra. Studentka. Na koncie 1952 km. Gratulujemy serdecznie i parę drobiazgów rowerowych. Gratulacje. Gratulacje. I jeszcze pani Joanna Krajewska, tym razem doktorantka, wykręciła 1138 km. Zapraszamy do nas. Dziękujemy bardzo, kręcimy dalej. Gratulacje dla uniwersytetu. Numer jeden. Proszę Państwa, lider wśród uczelni wyższych, Politechnika Gdańska, 48 354 km. I tutaj po odbiór nagrody w imieniu Politechniki Gdańskiej zapraszamy panią Sylwię Ławrów, która jest druga w kategorii pań kręcących kilometry dla Gdańska, także już raz była na scenie. Gratulacje dla Politechniki Gdańskiej. Pani ten kontuzji się nabawiła jeżdżąc na rowerze, czy? W ostatnich dniach jeżdżenia dla Gdańska trafiła się kontuzja. Ogromne poświęcenie, gratulacje. Brawo, brawo. I proszę Państwa, w ramach European Cycling Challenge w Gdańsku odbyła się także rowerowa rywalizacja gimnazjów. Gimnazjaliści, niektórzy nie załapali się już na rowerowy maj, chociaż w poprzednich latach może brali w nim udział. Zorganizowaliśmy rowerową rywalizację gimnazjów. Tutaj również wyróżniliśmy trzy najlepsze szkoły. Na miejscu trzecim gimnazjum numer 17 imienia kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, ponad 13 tysięcy kilometrów. Niestety przedstawicieli nie ma z nami, ale prosimy o wielkie oklaski. Są. Tak? To chodźcie. Jednak dotarli, to zapraszamy po dyplom. To trzeba było zespołowo przyjść. Gratulacje dla gimnazjum numer 17. Dziękuję. Na miejscu drugim gimnazjum numer 3. A przepraszam, jeszcze dotrze do nas przedstawicielka gimnazjum numer 17. Prosimy o klasę. I również brawo. Na miejscu drugim gimnazjum numer 3 imienia Jana Pawła II, dystans pokonany przez uczniów i pracowników 19 614 kilometrów. Czy jest z nami przedstawiciel gimnazjum numer 3?
Co wy tak raz? Dzień dobry, witamy pana serdecznie. Ale w imieniu gimnazjum? Tak, dość, pan przewodniczący trochę urósł. Tak. Gratulacje. Coś czuję, że pan przewodniczący jeszcze wróci. Proszę państwa, bezwzględny lider wśród gimnazjów. Gimnazjum numer 48 imienia Lecha Bądkowskiego. 42 620 km wykręconych przez uczniów i pracowników. Czy jest z nami pan Grzegorz Reszka, aby odebrać nagrodę? Już idzie raz tutaj, był na scenie. Reprezentacja rowerzystów. Gratulacje. Rozumiem, ta pani dyrektor idzie? Idzie pani dyrektor, tylko się skryła z tyłu. Czy pani dyrektor również jeździła? Pani dyrektor na pewno jeździła. Pani dyrektor miała kontuzję nogi. To w przyszłym roku, już po rehabilitacji. Gratulacje. Chłopaki, to wy, reprezentacja szkoły, i to wy jeździliście. Tysiąc zapraszam do przodu. Tysiące do przodu, proszę państwa, to są tysiące. Brawo! Gratulujemy! Może kilka słów niech pan powie. Ale ile osób jeździło? O Jezu, 250? 200. W pierwszym dniu było zalogowanych chyba około 300. I 250 gdzieś tak jeździło, no to parę stron ładnych było. Generalnie ponad 200 uczniów zrobiło ponad 200 km. Mam takie proste pytanie, jak zachęcić uczniów do jeżdżenia na rowerze? Ale jak się zaraża? Zarażam swoją pasją. Prowadzę, nie wiem, na Facebooku bloga jakiegoś, oni to oglądają, czytają, mi się to podoba, mówią, że chcą jeździć na rowerach. Ale co, spotykacie się? Jak to wygląda technicznie? Spotykamy się, jeździmy na rowerach razem i w wakacje, i przez cały rok generalnie. Na obozach sportowych, także... Rower no towarzyszy codziennie. I nauczyciele też jeżdżą, także też drugi nauczyciel po mnie miał chyba 500 parę kilometrów, 570. Brawo! Tak, tu koleżanka jest 300 parę kilometrów przejechała, także też nauczyciele też jeżdżą. Czyli co, do szkoły też? Tak jest, oczywiście. Przede wszystkim. Naokoło. Nie, proszę państwa, takich ludzi trzeba pokazywać i prezentować, bo niech zarażają młodzież czymś dobrym, na przykład jazdą na rowerze. Naprawdę gratulacje. Proszę państwa, pan Grzegorz Reszka, który jest koordynatorem, nie chciał zdradzić warsztatu, bo wiadomo, że w przyszłym roku też będzie rywalizacja gimnazjów. Dlatego nie do końca tutaj wszystko powiedział, jak to się odbywało, ale były grupowe przejazdy. Natomiast to, co najciekawsze, gimnazjum numer 48 w Gdańsku przez długi czas prowadziło z Politechniką Gdańską, mając wielokrotnie mniej uczniów. Na pierwsze miejsce ogólnie wyskoczyliśmy w połowie maja. Dokładnie, w połowie maja gimnazjum było na pierwszym miejscu wśród uczelni i gimnazjów. Wśród wszystkich. Ale przeskoczyliśmy i LOTOS, i LPP w połowie maja, także był taki dzień, że byliśmy w ogóle na pierwszym miejscu. To w ogóle sukces niesamowity. Brawa, brawa jeszcze raz wielkie! Dziękujemy bardzo. Zapraszamy w przyszłym roku na scenę, a przede wszystkim do rywalizacji. Do zobaczenia w przyszłym roku. Proszę państwa, w ramach European Cycling Challenge... Chwileczkę, musimy... Pani dyrektor słusznie zwróciła uwagę, pyta się, czy bonu nie dostaniemy. Proszę państwa, ale ja mówię chyba nie, ale jest. Gratulacje, pani dyrektor. Ja jestem czujna. Je. Gratulacje za czujność. Także w przyszłym roku niech pani się też upomni o bon. Leży czy procentuje? Kręcić kilometry dla Gdańska, i to już ostatnia kategoria, można było także w ramach dzielnic. Co ciekawe, przodował tutaj Gdańsk Południe. Na trzecim miejscu, a rywalizacja była bardzo wyrównana, znaleźli się mieszkańcy dzielnicy Jasień, wykręcając 31 895 kilometrów. Czy jest z nami przedstawiciel Rady Dzielnicy? Pani Magdalena Nowicka i pani... Ja przepraszam, oni mają ciągle wszędzie korki, więc... Obydwie panie zapraszamy. Panią przewodniczącą też na scenę. Zapraszamy. Dyplom dla dzielnicy Jasień. Gratulacje, pani przewodnicząca.
Gratulacje. Proszę Państwa, na miejscu drugim dzielnica Ujeścisko-Łostowice. Dystans pokonany przez jej mieszkańców 33 249 km. Zapraszamy Pana Lachowskiego, przewodniczącego zarządu Rady Pani Dzielnicy. I na miejscu pierwszym... Halo. Ja z tego tutaj miejsca od razu podziękuję wszystkim mieszkańcom dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Mamy tak naprawdę bardzo mało ścieżek rowerowych. Porównując dolne tarasy, to jest, nie wiem, no bardzo malutko. Myślę, że tutaj będziemy chociażby prosić władze miejskie o jakąś nagrodę, jakąś stację rowerową na południu Gdańska. Trzeba to wykorzystywać dla mieszkańców południowych dzielnic i jestem naprawdę bardzo zbudowany postawą i tym wielkim sukcesem, a w przyszłym roku będziemy walczyć o zwycięstwo. Wielkie brawa. W tym roku było o mały włos. Natomiast wygrała dzielnica Chełm. Niespełna 1000 km więcej. Zapraszamy gimnazjalistę. Przewodniczącego. Chełm, 34 658 km. Pan Marian Męczykowski, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy. Przepraszam, ponad 1000 km więcej. Brawo dla dzielnic. Dziękuję w imieniu zarządu dzielnicy Chełm i Rady Dzielnicy Chełm. Dziękuję wszystkim mieszkańcom. A zarazem mogę przypomnieć, że Rada Dzielnicy w tym roku pobuduje dwie stacje naprawcze rowerowe na trasach rowerowych. No i mam nadzieję, że trasy rowerowe będą się dalej rozbudowywać, a my będziemy mogli takie stacje dalej budować dla rowerzystów. Dziękuję. Gratulujemy i gratulujemy wszystkim zwycięzcom European Cycling Challenge. Tak? Już. Prawie. Proszę, proszę Państwa. Jeszcze zorganizowaliśmy ciekawą zabawę, żeby trochę podkręcić emocje w ramach European Cycling Challenge. Poprosiliśmy uczestników i mieszkańców o oszacowanie, ile w sumie uda nam się wykręcić kilometrów. Udało nam się wykręcić ponad 831 tysięcy, a pani Katarzyna Adamska zgadła z dokładnością co do 396 kilometrów, jaki wynik wykręcimy. Zapraszamy panią Katarzynę Adamską po odbiór bonu upominkowego ufundowanego przez Galerię Morena. Czy jest z nami pani Katarzyna? Jest. Zapraszamy. Gdzie ten bon? Co? Zapraszamy po gratulacje, a bon pani odbierze przy stoisku, które jest tutaj. Zapraszamy. Przy stoisku Urzędu Miejskiego w Gdańsku i serdecznie gratulujemy. Pomyślałam, że proszę pani, skąd przeczucie, że akurat będzie to taki wynik? Miałam nadzieję, że tyle kilometrów wystarczy, żeby Gdańsk wygrał, ale no jednak nie. No udało się. Proszę pani, jeszcze wiemy, że pojawiła się pani Dorota Paluszkiewicz, którą wcześniej prosiliśmy, także zapraszamy na scenę za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii kobiet. Przypomnę, że pani Dorota wykręciła ponad 2480 km dla Gdańska. Brawa. Gratulujemy. I proszę państwa, dwie ostatnie, ale spektakularne nagrody. Otóż dzięki sponsorom, dzięki salonowi Giant Wrzeszcz mogliśmy ufundować rower. Rower marki Leaf. I wręczy go w imieniu sponsora. Za chwileczkę, bo właśnie podjeżdża z rowerem pod scenę, nasz pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska do spraw komunikacji rowerowej, a tymczasem zaprosimy nagrodzonego. Uczeń gimnazjum numer 48, pan Kamil Zarzycki, wylosował rower. Losowanie odbyło się w ostatni czwartek na portalu Facebook. Było bardzo dynamiczne. I zapraszamy Kamila Zarzyckiego z gimnazjum numer 48 po odbiór rowera ufundowanego przez salon Giant Wrzeszcz. Okay. Czy jest z nami Kamil? Aha,
Przepraszam bardzo. Także pan Kamil reprezentował firmę DCT, kręcił kilometry dla pracodawcy i udało mu się wylosować rower na portalu Facebook. Rower marki Cross. Brawo. Brawo dla pana Kamila. W czwartek odbyły się dwa losowania. Drugi rower, ufundowany też marki Cross, ufundowany przez salon Szprychy.com. A przepraszam, tamten to był Szprychy.com, teraz mamy przez firmę Giant. I pan Adam Józefiak, czy jest z nami? Czy jest pan Adam? Brawo! O ile się nie mylę, Adam Józefiak jest uczniem Gimnazjum 48, tak? Absolwentem. Także brawa dla Kamila. I to było na tyle, jeśli chodzi o nagrody. Jednak najważniejsze były wspaniałe emocje i ta pozytywna energia, która krążyła po Gdańsku. Dziękujemy wszystkim i zapraszamy za rok. Na pewno będziemy w jakichś konkurencjach uczestniczyć jako Gdańsk. Także liczymy na równie duże emocje jak w tym roku. Do zobaczenia w przyszłym roku.